W ubiegłym roku pewien młody DJ z pomocą zaprzyjaźnionych osób postanowił udźwiękowić na nowo film. Eksperyment dotyczył francuskiej produkcji z lat 50. pod tytułem Do utraty tchu w reżyserii Jean-Luc Godarda. A który raz pan już, znaczy ile razy pan czytał ten tekst, pamięta pan? Biorąc pod uwagę notatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy. Sześć razy, tak. Pozostałe osoby, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu, to lektor Henryk Pijanowski, wokalistka Joanna Buganik oraz akustyk Zbigniew Zubrzycki. Nowy dźwięk powstał przy pomocy gramofonów i automatu perkusyjnego, na żywo miksowany w pełnym widzu w kinie Illusion. Proszę? Stamtąd z dziób nie będę czytać. A to jest Przemek. Pan pyta, skąd ma czytać? Nowa forma projekcji spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. Thank you.
Zapraszam, kochani. Udało się, kolejne marzenie spełnione. No i będziemy działać dalej. Także dzięki za wizytę dzisiaj tutaj.